Szanowni Państwo, za jubileusz 65-lecia, za pomyślność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie-Odrzańskim. Wszystkiego najlepszego. A jest co świętować. Ta liczba na torcie mówi sama za siebie. Biblioteka w Krośnie-Odrzańskim obchodziła w tym tygodniu swój jubileusz. Bez niej życie kulturalne gminy jest trudne do wyobrażenia. Biblioteka w swoich zasobach ma ponad 65 tysięcy pozycji. W samym 2012 roku liczba odwiedzin przekroczyła 54 tysiące, a wypożyczenia przekroczyły 100 tysięcy. Warto dodać, że w 1952 roku Krośnieńska Biblioteka miała 342 czytelników, a księgozbiór liczył niespełna 1500 pozycji, a i praca, jaką wykonywali pracownicy, była ciekawa. Proszę zobaczyć, co było w planach pracy od 1952 roku. Przede wszystkim należało zapoznać czytelników z pokojową pracą Związku Radzieckiego i wykonaniem planu sześcioletniego. Tak? Poza tym bardzo dużą popularnością cieszyły się wszelkiego rodzaju odczyty. Począwszy od higieny, kończywszy na naukach politycznych. Bardzo dużo tego było. Gratulacjom nie było końca, także bibliotekarze z innych miejscowości doceniają organizowane przez bibliotekę imprezy. Z książką na walizkę. Kiedy wjechałam do Krosna i zaczęłam szukać biblioteki, okazało się, że biblioteka zawładnęła miastem, którego ulicami maszerował chorowód bajkowych postaci, a udział brali niemal wszyscy mieszkańcy miasta z władzami na czele. Życzę znakomitego rozwoju, takich wspaniałych osiągnięć i więcej kasy na tę imprezę. W bibliotece organizuje się szereg imprez bibliotecznych. Znane w mieście wieczory na Parkowej o charakterze literacko-muzyczno-teatralnym, spotkania autorskie i różnorodne warsztaty dla dzieci. Przeprowadzane są różnorodne formy pracy z czytelnikiem, wśród nich m.in. lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy, spotkania autorskie. Możliwe jest to dzięki dobrze układającej się współpracy z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami. Po serwisie zapraszamy na retransmisję uroczystości 65-lecia biblioteki.